Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Super Battle Rapid and Blitz Polen 2022. Turniej z cyklu Grand Chess Tour Wygrywa Jan Krzysztof Duda 40 tysięcy dolarków Wpadło, gratulacje Dużo nerwów było jeszcze W ostatnich partiach Tabela się prezentuje następująco Wygrywa Duda, drugi Aronian Trzeci rewelacyjny Anand No ale jednak troszeczkę zabrakło Radek Wojtaszek zajął siódme miejsce Chyba całkiem ok, Aczkolwiek na pewno stać go na wiele, wiele więcej Fantastyczne zawody, wspaniała atmosfera. Gratulacje jeszcze raz, Jan Krzysztof Duda. No, fantastycznie to wszystko się ułożyło. Tym bardziej, że wygrywa Polak w Warszawie. Moi drodzy widzowie, przedstawię teraz ostatnią partię turnieju błyskawicznego z tego turnieju, właśnie Superbet. I. Janek spotkał się z, z zawodnikiem e, o nazwisku Kirill Szewczenko, Ukraina. Janek gra kolorem czarnym, partia błyskawiczna, 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika. I E4. Tym ruchem się rozpoczęła partia. E6. Janek wybiera obronę francuską. Jest to w jego repertuarze. Myślę, że to jest taki całkiem dobry wybór, jeżeli chodzi o ten poziom gry i jeżeli chodzi o szachy błyskawiczne, gdyż tutaj można sobie dosyć pewnie pograć, powiedzmy. Po ruchu tutaj C5, C3, Skoczek C6. Naturalnie Skoczek na F3. Hetman B6, żeby tutaj atakować bardziej pionka. I goniec zagrywa na D3. Tutaj następuje ciekawa pułapka. Nie można bić. Na D4, spróbujmy sobie to wyobrazić Bo jest bicie, jeżeli skoczek bije To skoczek bije, hetman bije To goniec na B5 i tracimy hetmana Mam nadzieję, że to widać To jest dosyć łatwe, goniec na D7 I co ciekawe, tutaj Ukrainiec zagrywa Roszadę I teraz pytanie, czy bić pionka na D4 Janek zbił oczywiście Kolejne pytanie się na, nasuwa Czy po odbiciu na D4 Czy można zbić skoczkiem na D4 Odbić skoczkiem, odbić hetmanem Teoretycznie widać, że są dwa pionki więcej. Ja przyznam się szczerze, nie wiem co tu się w tej pozycji dzieje. To jest dla mnie trochę czarna magia, mimo że białe oddają specjalnie pionka. To nie wiadomo, co dalej tutaj y, grać. Może Hetman E2. Chodzi, na pewno chodzi o rozwój, y, o jakąś tam inicjatywę. Y, jednakże y, tutaj y, Szewczenko gra posunięcie wieża E1, czyli próba oddania pionka w inny sposób, bo jakbyśmy zbili teraz na C3, to zbija skoczek. No i myślę, że tutaj cały czas chodzi głównie o rozwój figur białych y, za cenę właśnie tego pionka. Y, no ciekawa sprawa na wysokim poziomie, ale Janek w tej sytuacji. Postanowił postawić jednak na to, żeby nie zbijać piona za darmo, tylko skoczek z G na E7. Nastąpiło H4, czyli łapanie przestrzeni, tutaj zamykanie trochę przeciwnika, skoczek F5 no, z taką, powiedzmy, tutaj fajnym, fajnym wsparciem na D4, i białe postanowiły tego skoczka diabnoć, bicie, bicie, pionek zbił na D4 i posunięcie H6. Subtelny ruch, który nie pozwala wejść oczywiście tutaj białym figurom. Przyda się, przydaje się ten ruch oczywiście czasami, skoczek zagrywa na c3 i goniec e6. Można powiedzieć, że ten goniec to jest taki big pion troszeczkę, ale on ma swoje funkcje ważne, pilnuje dwóch pionków, dobrze też zapobiega temu, żeby ten pionek zagrał na e6. Posunięcie wieża e3. No, ruch na początku można by powiedzieć dziwny ale ta wieża będzie chciała tutaj pograć zapewne na trzeciej linii dobrze. Goniec E7, skoczek zagrywa na E2, Hetman wraca na D8 z planem zbicia pionka, dlatego ten pionek też wędruje na pole H5, to się zawsze przydaje. No i Roszada Janka. Na no, blice rządzą się oczywiście swoimi prawami Tutaj panowie grają dosyć żwawo I manewry się przeprowadzają w tym momencie Skoczek zagrywa na E1 Prawdopodobnie ten skoczek będzie chciał wylądować na D3 I fajnie sobie stanąć na polu F4 A5 ze strony Janka Jest to posunięcie na pewno takie, które tutaj też chce łapać przestrzeń Na hetmańskim skrzydle Skoczek na D3 A4 coraz wyżej I skoczek z D, z D na F4 Widzimy, fajnie to wygląda. Te skoczki dosyć ciekawie i mądrze się ustawiły. Bardzo fajna zresztą decyzja manewrowa tutaj Ukraińca. Ta wieża na G3 może też fajnie sobie podziałać. Goniec zagrywa na G5 i wieża na G3. Teraz następuje ruch. Ja powiem szczerze, tego ruchu bym nie wykonał od razu, ale Janek postanowił zbić gońcem na F4 skoczka. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Wydaje mi się, że nie najlepsza, aczkolwiek może Janek chciał po prostu, tak przypuszczam, to są tylko przypominam moje przypuszczenia: może chciał zwyczajnie zostać przy różnopolowych gońcach. Nie wiadomo tego, skoczek zbił na f4 i król h8 od razu, no właśnie powtarzam po raz kolejny, często się pojawia to, że ten król sobie szybko tutaj e, chowa się w rogu, e, w tym momencie goniec zagrywa na e3, to, zresztą schowanie króla tutaj ma oczywiście sens bardzo duży, bo wieża celowała w tego króla pośrednio i tutaj jeszcze goniec na h6 mógł też, czy uderza też pośrednio, skoczek na e7, powrót skoczka, bardzo zresztą dobry, pilnuje tutaj pola na g6 przy okazji, ale to tak e, oczywiście przy przy, przy okazji to wspominam: Hetman na D2 i Hetman zagrywa na B6. Jasne, tutaj plan białych będzie taki, żeby próbować atakować przeciwnika na królewskim skrzydle, a plan czarnych będzie taki, żeby próbować kontratakować na skrzydle hetmańskim. Skoczek D3. I teraz następuje taka groźba, goniec H6, więc skoczek zagrywa na G8. Wygląda to dziwnie, zobaczcie, bo tak naprawdę tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, białe mają lepszą pozycję, zdecydowanie. Mają swobodniejszą pozycję i wszystko się pięknie trzyma. Skoczek zagrywa na C5, wieża z F na C8. Jakaś tam próba, może poświęcenie jakości, ale to tak przy okazji wieża C1, Hetman C C6, wieża C3. Wzmocnienie wieży poprzez tutaj pionka B2. No i skoczek ma teraz swobodę, na przykład zbicia pionka, może ucieczki gdzieś tam na E4, może na D3. Są w każdym razie opcje odejścia. Hetman B5, Hetman C2. Skoczek wraca na C7. Jak widzimy, na E7 tutaj już nie ma Hetmana na D2, więc bicie jest, nie, nie, nie jest już do końca dobre. Hetman C1. No i w tym momencie Janek ma pozycję dosyć trudną i zagrywa ruch, który jest bardzo, bardzo zły. Król H7. No właśnie. Jest to ruch zdecydowanie błędny, ale Szewczenko się odwzajemnia i również gra Król H2. Również posunięcie błędne. Dlaczego błędne? To znaczy, to nie jest jakiś ruch tragiczny, ale chodzi o to, że po Król H7 białe tutaj partie wygrywają bardzo szybko. Tylko, że przeciwnik tego nie wykorzystał. Jak zagrać białymi, żeby wygrać te pozycje? No, ciekawe taktyki się pojawiają. Otóż. Wieża bije na G7. To jest ten ruch, który daje zwycięstwo białym, bo tu się pozycja totalnie sypie. No ofiarę by należało przyjąć po wybiciu na H6. Król H7, i tutaj jest wtrącone, wtrącone bicie. Pionek by wybił, i Hetman G5. Grozi mat. Jeżeli wieża G8, no to bijemy po prostu Hetmanem skoczka, król H6 i w tym układzie szach na F6. Jeżeli król zbija tutaj, to dostaje za chwilę mata. W następnych ruchach wieża H3. Jeżeli król H7, to wieża C7. No ta partia mogłaby się szybko skończyć i Janek no, nie byłby zwycięzcą tego, zwycięstwo tego turnieju. Trochę szczęścia też trzeba mieć w szachach oczywiście, ale pamiętajmy to są szachy błyskawiczne, więc rządzą się swoimi prawami. Po król H2 wieża zagrała na C6. No i teraz już tego bicia po prostu nie ma. Król zbija, no bo tutaj ta wieża dobrze się trzyma i pilnuje pola E6. Goniec zagrał na F4 wieża G8, troszkę do obrony, hetman C2, no i teraz trzeba powiedzieć, że tutaj panowie zaczynają mieć coraz mniej czasu, więc te ruchy będą mniej dokładne, ale jakieś takie powiedzmy w miarę stabilne, hetman B4 z atakiem na pionka D4 po prostu i wieża wraca na D3, tu już widać pewną panikę, jak wieża tutaj wraca powiedzmy na D3 i broni tego pionka, znaczy to jest tylko takie oczywiście, przypominam moje przypuszczenie, wieża zagrywa na A8 w tym momencie, A3, odpędzenie hetmana, hetman wraca na B5. Wieża G3, z powrotem tutaj te e, motywy się pojawiają. Wieża A7. No e, w ogóle ruch dla mnie e, może nie do końca zrozumiały, ale przypuszczam, że chodzi o może obronę na A7, jakiś b za chwilę. E, tutaj Hetman zagrywa na C8, no i skoczek na szczęście na G8. Broni pionka, ważna rzecz. Hetman C2. Widzimy, białe stoją w miejscu. Nic konkretnego nie, nie, nie działają, nie mogło za bardzo zadziałać, więc Janek również nabijając pewnie sekundy gra Król H8, Hetman D2, co innego tutaj na żywo, jak e, była transmisja, to się trochę działo, emocji było co nie niemiara, B6, skoczek D3 i troszeczkę czarne tutaj już oddychają. wieże się zdwoi, były bardzo ładnie, skoczek na B4, wieża C4 i wieża z C3 zagrywa na D3, Hetman E8 powrót. E, tutaj trzeba grać dosyć sprytnie, czyli E, powiedzmy kontrolować sytuację i nie dać sobie zrobić jakieś tam krzywdy e, zwracać uwagę na jakieś takie proste taktyki e, i w tym momencie Hetman zagrywa na D1 Hetman E7, jakaś próba tutaj szacha istnieje, wieża H3 e, czyli od razu zagranie takie żeby tego szacha nie było, tak po prostu Hetman D7, gramy w miejscu wieża wróciła, król H7 e, wieża zagrała na D2 Wieża C1, atak na Hetman hetmana F3 oczywiście. Ja tutaj i tutaj wieża E1, i już się pojawiają bardzo ciekawe opcje. Zobaczcie, skoczek D3 i wieża E4. Ta wieża tutaj. To jest bardzo dobra wieża. Czasami nawet możemy ją oddać za jakość. Nie ma żadnego problemu. W ogóle bardzo niestandardowa pozycja i ustawienie wieży jest bardzo ciekawe i nietypowe. I goniec zagrał na E3 i w tym momencie wieża C4. Właśnie to jest takie naciskanie na pionka, takie trochę psychologiczne, pewnie fajne zagranie. Zresztą na sekundach grali tutaj chłopaki, więc na pewno. Trzeba po prostu, tak jak już mówiłem, wykonywać posunięcia takie względnie dobre według naszego oczywiście uznania. Tutaj wiadomo, jeden, jedna i druga osoba na razie błędów nie popełnia. I teraz tak, naciskamy na pionka D4. Niekoniecznie czarne muszą tego pionka zbić. Jest to oczywiście w zamyśle jakimś tam późniejszym, bardzo możliwe, ale niekoniecznie trzeba to wykonywać. Wieża zagrywa na D1 i wieża na C2. Wieża B1, no takie wzmocnienie pionka. Hetman B5 już naciska Janek, już czuć tutaj, że czarne przechwytują inicjatywę. Skoczek B4 i wieża zagrywa na C8. Król G1, skoczek wraca na E7 i teraz wieża zagrywa na E1. I niestety tutaj Ukrainiec się bardzo, bardzo myli. Jest to ruch przegrywający. Dlaczego? Otóż czarne grają F4. Okazuje się, że leci figura. Jak goniec zbija, no to bijemy na E1. Goniec zagrał na D2. Janek zbił. Goniec zbił. I zbijamy wieżę. Mój drodzy, jest wieża więcej. E, to jest totalnie już wygrana pozycja, ale na sekundach oczywiście trzeba bardzo, bardzo uważać. E, I partia potoczyła się jeszcze następująco. Dosyć szybko przedstawię te posunięcia. Hetman zbił. Skoczek wjechał na F5. Hetman F4. Hetman na E2 do obozu. Goniec C3. Tutaj następu, nastąpił szakru, harwa i bicie na hapin z szachem I To już jest bardzo przyjemny moment. Czarnymi, oczywiście, król G1. No jakieś ataki, oczywiście, na hetmana. To już takie ruchy. Tutaj czarne wykonują względnie fajne. Tu jeszcze jakieś groźby na F3 powstają. Skoczek E1, goniec. No właśnie, wprowadzenie gońca na aktywną pozycję. Próba wymiany hetmanów. I myślę, że w tej sytuacji tutaj wystarczy po prostu stabilnie figurami stać. Nie dać sobie zrobić żadnej krzywdy, jakieś kontry, f4, hetman wrócił na h5, król, przepchanie pionka. No i tutaj w tym momencie po G3 białe poddały partię. Tym samym Janek y, zwyciężył w turnieju Superbet Rapid Blitz. Moi drodzy widzowie, gratulujemy Jankowi. No to jest na pewno fajny akcent przed turniejem pretendentów, gdzie będziemy tutaj mocno, mocno trzymali kciuki. A Wam dziękuję za tę serię i dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie, wszystkie komentarze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.